Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek i dzisiaj znowu mówimy o środkach czystości. Tym razem skupimy się bardziej na mydłach i na środkach czystości, które używamy do pielęgnacji naszego ciała, czy do utrzymania czystości naszego ciała. Mydło jest starszym wynalazkiem, niż nam się wydaje. Prawie 3000 lat przed naszą erą znaleziono pierwsze wykonane z popiołu i z olejów roślinnych mydła. One mają się nijak do tych mydeł, które my teraz mamy w zasięgu ręki. Dopiero w XIX wieku zaczęto stosować, czy zaczęto produkować mydła na skalę masową. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mamy tak ogromną ilość na przykład mydeł na półkach w drogeriach? Dlatego, żeby nam było lepiej? Nie sądzę. Dlatego, żeby producenci mogli po prostu zarabiać. A zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby zabrano nam mydło? Pomyślcie sobie, przez tyle set, czy przez tyle tysięcy lat nie mieli ludzie mydeł, które mogli kupić w sklepie. I co? Byli brudni i śmierdzący? No nie do końca. Oczywiście nie dajmy się zwariować, bo my żyjemy w czasach chemii. Jest jej tak wiele wokół nas, że i środki myjące, których używamy, muszą sobie poradzić z brudem, który jest też przepełniony po prostu chemią. No nikt nie da rady umyć rąk od smaru tylko wodą, tak? Umówmy się. Ale ja chcę trochę w inną stronę nakierować wasze myślenie, że oczywiście trudny brud musimy zwalczać odpowiednimi środkami myjącymi, ale to najczęściej pojawia się na naszych dłoniach, gdzie skóra jest zupełnie inna, jest grubsza, jest twardsza, bardziej odporna, czy na naszych stopach. Ale ja tutaj chcę pójść trochę inną stronę. Pomyślcie sobie, mówię teraz do pań, która z pań ma w częściach intymnych błoto albo smar? No żadna. A ile z nas sięga po mydło, żeby te części intymne umyć? I po co? Po to, żeby zlikwidować sobie florę bakteryjną? Po to, żeby sobie zniszczyć ochronę lipidową, którą produkuje nasza skóra? Po to, żeby zmienić nasze pH? No właśnie, po co? Skoro wystarczy ciepła woda. Pomyślcie sobie, że gorąca woda jest w stanie zmyć grubą ilość tłuszczu na patelni. No to jeżeli weźmiemy ciepłą wodę, no to chyba damy radę usunąć brud w częściach intymnych naszego ciała. Skóra twarzy. No mogę usłyszeć, ciekawe jak ja zmyję wodą mój makijaż. No da się, bo albo sięgniemy po środki do demakijażu, które są naturalne i zdrowe, ja to taki akurat używam, lub możemy używać, ja niestety nie mam, bo ostatnią ściereczkę wyrzuciłam, a nowa jeszcze nie przyszła, ale ja miałam przez 2 lata taką specjalną ściereczkę, nawet nie wiem jak to fachowo się teraz nazywa, która była nasączona srebrnem koloidalnym i okazywało się, że po wyczyszczeniu nabierałam tylko trochę ciepłej wody i byłam w stanie zmyć nawet wodoodporny tusz używany do malowania rzęs. Potem było specjalne mydełko dołożone do tej szmatki i wspierałam jak gdyby ten brud i ona była gotowa do użytku następnego dnia i przez 2 lata jej używałam. Czyli da się. Która kosmetyczka powie wam, umyjcie porządnie cerę mydłem? Żadna, bo nasze mydła, słuchajcie, pH na kostkach mydlanych jest około 7-8, a nasze pH skóry to jest 6-6,5. Zresztą ja sobie porobiłam jakieś tam testy z papierkami i w większości przypadków niestety te testy wypadły bardzo słabo. Zresztą widzicie kolor. Zdziwiłam się bardzo, bo naturalne mydło są tak zwane mydła Aleppo, mydła kastylijskie, to są mydła robione ręcznie z bardzo dobrej jakości środków. I tutaj skład tego czarnego mydła jest naprawdę imponujący. To są same roślinki. Ale zdziwił mnie odczyn tego mydła, tak? Więc jeśli nie musimy na twarzy używać mydeł, to nie róbmy tego. Bo raz, że sobie ją wysuszamy, dwa, że częściowo też zatykamy tą całą chemią z tych mydeł swoje pory i mamy takie trochę kółko zamknięte, więc jeżeli nie musimy, to nie używajmy. Włosy, skóra głowy, to jest kolejny temat, bo szamponów mamy tak wiele, ale składy tych szamponów czasami są przerażające. Tablica Mendelejewa po prostu. A w zasięgu naszej ręki są już oczywiście szampony, które są bez tego cudownego SLS, bez
SLES, to są skróty po prostu, gdzie można sobie język połamać i można dotrzeć do takich szamponów. Można oczywiście stosować też te dobre i bardzo niestety drogie właśnie mydło, to kastylijskie czy to Aleppo, ale tutaj musimy przyzwyczaić głowę przez kilka tygodni aż do tego, żeby te włosy zaczęły być ładne. One na początku będą się bardzo przetłuszczać. Zresztą tak to u nas działa, że słuchajcie, ja przy krótkich włosach kiedyś myłam włosy codziennie. Później dowiedziałam się z jakiegoś tam filmu, doktor Jaśkowiak głośno o tym mówi, żeby nie stosować tak często szamponów, zaczęłam szczotkować włosy. Ja teraz myję włosy co trzeci dzień, czyli przy długich włosach można ten okres wydłużyć jeszcze bardziej. Czyli jeżeli szczotką z naturalnego włosia zbierzemy brud, który w ciągu dnia, nie wiem, z brudnych rąk, z powietrza czy z środków, jakiś past, lakierów mamy na włosach i go zbierzemy, to ograniczymy ilość... To jesteśmy w stanie ograniczyć częstotliwość mycia, bo myjąc niszczymy naturalną ochronę, którą wytwarza skóra. Jeżeli ją zniszczymy, to skóra dostaje sygnał, aha, czyli muszę wyprodukować łoju więcej, żeby ochronić nasze włosy. I co? O, przetłuszczają mi się włosy, muszę umyć je częściej. I znowu mamy błędne koło, tak? Co dalej? Dzieci. Wiadomo, że dzieci do rąk biorą różne rzeczy. I tutaj oczywiście ja nie będę Wam mówić, nie myjmy dzieciom rąk, bo mydła są niedobre. Nie, też nie dajmy się zwariować. My mamy w domu mydło, to koncentrat, o którym mówiłam, tak? Wypadł bardzo dobrze w teście i my go używamy i do mycia rąk, i do kąpieli. I tutaj my mamy akurat dyfuzor, do którego wlewamy ten koncentrat i mamy jak gdyby bezdotykowo, tak? Możemy to mydło... wziąć i nie ma takiej opcji, że kostka, którą wszyscy domownicy biorą do rąk, na której zostawiają swoje bakterie i tak dalej, ona jest z rąk do rąk, no jest używana po prostu przez wiele osób. Tutaj jest to załatwione bezdotykowo. Można stosować oczywiście też zwykłe dozowniki i szukać mydeł w płynie o dobrym składzie, bo mi też takie się udało znaleźć i mimo, że skład był dobry, to pH no też tutaj wypadło nieciekawie, ale no mówię, jeżeli chodzi o ręce, o stopy, nie dajmy się zwariować. Zaczęłam mówić o dzieciach. Zacznijmy od malutkich dzieci. Powiedzcie mi, po co myć, kąpać nawet dziecko małe codziennie? Po co? Po to, żeby zmyć mu wszystko dobre, co ma na skórze? To jest bez sensu totalnie. Pomyślcie sobie, dobrze, dziecko robi kubkę, robi siusiu, trzeba mu pupę wymyć, ale nie chusteczkami nasączonymi nie wiadomo czym, jakimiś ropopochodnymi detergentami, tylko po prostu bawełnianą szmatką z czystą wodą. I to wystarczy. Przemyć mu miejsca, gdzie oczywiście jak dziecko jest mało ruszające się, to zbiera się może jakiś tam brud. Przemyć mu te miejsca takie newralgiczne, buźkę, rączki i tak dalej, ale nie żeby codziennie go kąpać i to jeszcze w takiej chemii, która totalnie wyczyści wszystko, co cennego na tej skórze jest. Jeżeli dziecko ma jakieś problemy, jakieś atopowe zmiany skóry, to możemy do tej czystej wody wlać kropeleczkę olejku lawendowego albo jeszcze lepiej olejku z drzewa herbacianego. Genialny olejek, który łagodzi wszystkie podrażnienia, nie tylko u dzieci, ale i u dorosłych, które wszystkie podrażnienia skórne. Nabrałam powietrza, żeby zakończyć. Słuchajcie, ja nie mówię Wam przez ten film, żebyście przestali kupować mydła. To nie o to chodzi. Ale wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie ruszyć głową i pomyśleć samodzielnie i wyeliminować chemię, której jest po prostu tak dużo wokół nas, to zróbmy to. Co 2,5 minuty na świecie powstaje nowy związek chemiczny. Po to, żeby nam ułatwić życie? Nie sądzę. Mam nadzieję, że jakieś informacje ciekawe przekazałam Wam. No i co? Zobaczymy się przy kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę.